10 kontrowersyjnych grafik, 10, 2 narody, 11 płyta zespołu KSU wydana 8 grudnia 2014 roku. Album ukazał się po 6 latach od wydania poprzedniej płyty. Na okładce znajduje się orzeł, a raczej jego szkielet. W tle rozdarta Polska, do tego upadająca korona. Grafika kontrowersyjna, ale niszowa, więc nikt się nie czepiał, a przyznajcie, że robi wrażenie, no i jest bardzo wymowna. 9. Rzeczpospolita niewierna, jak już jesteśmy w temacie albumów, to to grafika grupy Behemoth, która już była szokiem dla społeczeństwa i nawet grafika trafiła do sądu. Co w niej złego? Nie wiadomo, orzeł polskiej grupy stylizowane na nasze godło robi wrażenie i jest to bardzo popularny zabieg, ponieważ dużo grup, głównie z północy, tak robiło ze swoim godłem, jednocześnie szerząc sławę swojego narodu. No ale nie, w Polsce nie można chwalić się tym, co się ma, absolutnie. Osiem rysunki Luisa Quileza. Hiszpański rysownik wielokrotnie szokował i zachwycał ludzi. Ukazuje on elektroniczne problemy rzeczy, które niszczą współczesne społeczeństwo tak naprawdę bezpodstawnie. Kiedy jego ilustracje wyszły na światło dzienne, pojawił się ogólny szok. Ludzie byli pod wrażeniem prawie wszyscy, z wyjątkiem tych, o których mowa na obrazkach. Oni robili sobie w tym czasie zdjęcia na Instagrama. 7 Tiger, czyli jeden słuszny i prawilny napój energetyczny dla Dresiarzy, którzy wiele razy odlecieli jeśli chodzi o reklamy. No to było nienormalne, ale co odwalili na rocznicę Powstania Warszawskiego, to tragedia. Myślę, że każdy słyszał o tej sprawie. Niby firma za swój wybryk przeprosiła, ale niesmak pozostaje. 6. Telewizja Republika. A chodzi oczywiście o plakat, na którym zamieniono napis: Praca czyni wolnym, na reparacje czynią wolnymi. Według mnie akcja jest jak najbardziej słuszna, bo Niemcy powinni płacić i opowiadałem o tym na kanale Światowa Historia. Nie zmienia to faktu, że grafika wywołała olbrzymie oburzenie. 5. Aborcja na przystankach w Łodzi. W Łodzi pojawiły się plakaty z następującą treścią: Bilet lotniczy w dwie strony do Anglii w promocji 300 zł. Nocleg 240 zł. Porcja farmakologiczna w publicznej przychodni 0 zł. Ulga po zabiegu przeprowadzonym w godnych warunkach. Ktoś jeszcze powinien dopisać wujek Google. A teraz serio: To są akcje, które mają na celu tylko wkurzyć. Nic więcej: Jeśli ktoś by chciał przeprowadzić aborcję, to by to zrobił. Po prostu. 4. Liga Sprawiedliwych. Chodzi o chińską wersję plakatu. O co chodzi? Jest niezwykle brutalna i nie jest autoryzowana. Jak się więc stało, że ten plakat stał się publiczny? Otóż jest to fanowska wersja oryginalnego plakatu, a jak ona trafiła do chińskich kin, no tego nie wiadomo. 3. Nazistowski Marsz Narodowców, a dokładnie chodzi tu o plakat promujący Marsz Niepodległości, który jest antyunijny. Gdzie jest problem? Że to przeróbka nazistowskiego plakatu. Na historii ostatnio wspominałem, że naziści nie lubili Słowian i pojawiło się wielkie oburzenie, że naziści to są spoko i z nami trzymali, a Hitler to w ogóle wódz. No, słabo trochę. 2. Kresy wschodnie przy okręciu. Plakat, oczywiście, nie ten teren przy okręciu. Oburzenie wywołał fakt, że plakat propagował przynależność Kresów Wschodnich do Polski i znajdował się przy samym lotnisku, z którego przebywali również ludzie ze wschodu. Budziło to dość duże poruszenie. Plakat został oczywiście zdjęty. 1. Adrian. Chodzi oczywiście o tę firmę. Adrian prezentuje najgorsze plakaty w Polsce. Wydawało się, że przesadą będzie babka leżąca na grobie, ale tym przebili wszystko. W ogóle zauważyliście jak dziwnie się w Europie podchodzi do transeksualistów. Są jakieś zjazdy na świecie, gdzie faceci przebierają się za babki, w Azji są uważani za trzecią płeć, a w Europie twierdzą, że to są kobiety i koniec. No nie, nie są. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeśli ten film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, a w komentarzu dajcie znać o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Cześć!